13. kolejce 4. ligi Stilon Gorzów musiał mocno się napracować, by pokonać Beniaminka z Iłowej. Wygrał z Piastem 4-2, ale ten wynik nie oddaje przebiegu spotkania. Co prawda to Stilon przeważał, ale akcje gości były znacznie groźniejsze. Do przerwy Piast prowadził 2-1, a Stilon niemal cały mecz musiał gonić rywali. Piast zrobił tutaj naprawdę, zostawił bardzo dobre wrażenie, bardzo fajnie walczył. Prowadził dwukrotnie i mógł ten remis dowieść, to zwycięstwo do końca, bo też miał sytuację. Wynik otworzył Andrzej Bagiński z Piasta tym strzałem z rzutu wolnego. Potem karnego wykorzystał Łukasz Maliszewski, ale jeszcze przed przerwą po tej akcji i golu Denisa Matuszewskiego Piast ponownie prowadził. Po zmianie stron gorzowianie znowu mieli karnego i tym razem nie zawiódł Maliszewski. Stilon objął prowadzenie jednak dopiero w 90. minucie po golu Rafała Świtaja. W doliczonym czasie gry zwycięstwo przypieczętował Alan Błajewski. Zespół Iłowy postawił się gdzieś tam z tyłu mocno i naprawdę kilka razy nam mocno zagrozili, także dużo też mieliśmy szczęścia w tym meczu. Piast zaprezentował się w Gorzowie bardzo dobrze, grał konsekwentnie w obronie, szukając swoich szans w kontrach. Oprócz akcji zakończonych golami miał jeszcze kilka stuprocentowych sytuacji strzeleckich. Wyjechał jednak z Gorzowa pokonany. Gratuluję swoim chłopakom również za grę, bo włożyliśmy w ten mecz bardzo dużo sił, kilka błędów, które popełniliśmy, ale to nie były takie błędy, po których powinniśmy tutaj przegrać. W następnej serii spotkań 4. ligi Piast Iłowa podejmie Ilankę Rzepi. Na Stilon czeka wyjazd na mecz z TS Przylepę. Wcześniej jednak, bo w najbliższy wtorek w 1:16 Pucharu Polski niebiesko-biali zmierzą się na własnej murawie z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin. Dodajmy, że lider tabeli Warta Gorzów w sobotę rozbiła Pogoń Świebodzin 7-1.